Witam w szóstej misji w grze Willman. Teraz mamy zadanie. Alien powiedział ci, żebyś znalazł Mikkę. On powinien wiedzieć więcej na temat Felipe. Udaj się do Orwell Plaza i znajdź Mikkę. Wsiadamy na skuter i jedziemy. Kurde, nie mogę jechać teraz? Tutaj gdzieś. Kurczę, wsteczny. Idziemy. Fajny skuter, fajną taką oponę zapasową ma nawet. Nitro też mam, widzę, tylko że trzeba naładować. I skuter z nitrem. Fajny pomysł. Nitro. I się zatrzymał tak nagle. Jak się wjeżdża w ten cel, to się nagle zatrzymuje. Skuter silny. Milo. Nie mam go gonić? Gonić. Żeby mi kauć. Gdzie on jedzie? Zbrojony jest. Trzeba go atakować. Zaraz nitro użyję zoma. Też mam chyba broń, nie? Mogę strzelać, czy nie mogę? Aha, ja unikać tych szałów. Unikać na dystansie, nie przy nim. Czy szybko jechać nie muszę. Tych unikać tych jego strzałów. To co chodzi, co on ciągle jeździć za nim. Gdzie on jest? A tam górą pojechał. To nudne będzie takie ciągłe jeżdżenie za nim. I co później będzie? Nie wiem. Zaraz broń w łapy i zabić go i tyle. I pomszy by było. Ale hamulec ręczny, jaki ma skuter, człowieku. O, nitro skuterek elegancko. Trzeba za nim tak godzinę jeździć. Powinno wyjść od razu, zabić go i tyle. Trzeba. Pogonimy trochę. O, za blisko trochę. Kurczę, nie lubię takich alejek za bardzo. No więc, o, coś się dzieje. Haha, naboi nie ma. A, jego pojazd tylko teraz z powietrza mam przejąć. Tu jedziemy. Zielony będzie strzałeczka. Tylko. Kurczę, no nie mają gdzie jeździć. Zielone. Nie lubię czegoś takiego. Szybciej, zaraz będę miał nitro. Zielone powinno już być. Jest. Co dalej? Zobaczymy wczytywanie. O, pominęłem scenkę. I misja zakończona. To w tym odcinku nagram jeszcze kolejną misję. Nagram kolejną. Nie ma sensu chyba tak nagrywać po jednej misji. No to jak na początku tak mają po 5-4 minuty. To sobie nagram dwie. Będzie mniej roboty. Szybciej będzie. Jeszcze jakieś misje poboczne będę wykonywał, ale to już chyba nie będę wykonywał na tym. Na filmikach. Zobaczymy. No i teraz czekamy, aż się załaduje.
Trochę chyba będzie lepiej, bo te kilka misji na jednym filmie nagrywał. Rumuni chcą, żebyś odebrał Benito, a następnie przywiózł go do ich kwatery głównej. No i dobra, tu idziemy po wóz. O, fajny złomek. A szybki na pewno? Udejść do tajnego składu broń i zdobądź broń. Okej. Okay. O, teraz będą już strzelaniny. To już będzie gra się zacznie. Moja ulubiona część gry, strzelanina. Bo jak na razie tylko jazda była. No, i każda misja to jazda. Tylko raz to się strzelałem trochę, ale to też jechałem i się strzelałem. Ale jeszcze sama jazda. Teraz coś będzie lepszego. O, zresztą. No, jedziemy. Tylko, żebym zdążył to mi się nagrać w tym odcinku. To też drugą. Znaczy mówię drugą. To już siódma chyba będzie. No ale tą kolejną. Szybciej, nitro, wyskok, drift, idziemy dalej. Ja nic z nikim chyba nie jadę, ale coś tam pisało, coś tam, czy siak, coś takiego. Ja z nikim nie jechałem, tu komuś przez telefon kadał, czy coś. Nie wiem, nitro, nitro. No, tajny skład broni. O, tam będzie broń, a ja. Śmigaj do tajnego składu broni. Pistolet zdobyłem. Ha, pistolet, używanie broni. Używanie kontrol, jeszcze używanie. Ha. No, nieskończony ilość amunicji mam. No i co mam teraz zrobić? Nie wiem, siąść do wozu. Do restauracji mam jechać, no okej. Okay. Idzie, może tam będzie jakaś strzelanina w restauracji. Tym wozem muszę? Nie, nie muszę tym jechać, to zaraz sobie zmienię. Będzie jakiś jechał? Sobie zmienię. Jas. O, misje poboczne trzeba ukończyć, aby te składy broni inne uzyskać, żeby mieć lepsze bronie. Kurczę, no oni jeździć nie umią. Albo to nie. To nie ja umiem. Nie. To oni nie umieją jeździć. Ja umiem jeździć. Nic nie widać, jak nitro jakoś tym zasłoni, z tym garbusem tak, taki wysoki to auto. Nic nie widać. Okej, okay, restauracja. Jest. Kurczę, no jedź. Nie będę się strzelał może. O. Coś Benito chyba muszę uratować. Dostał headshota. Idziemy dalej. Muszę go uratować. Dajcie scenkę, pomijajcie, ja czasu nie mam. Już 5 pół minuty mam. Ale dawaj. Muszę by tego Benito uratować. Dawaj. Ile tych strzałów ja muszę w niego oddać, żeby go w końcu rozwalić. Wcześniej pierwszy ten strzał, headshot. A, kogoś broń mogę zebrać przeciwnika. Wow, ma lepszą broń.
Dobra. Taram, pam, pam, pam. Idziemy uciekać. Zika, to padają jak kawki. Nie mogę tak mówić. Tak rozrzut broni taki duży. Jest tak do góry idzie to oni po prostu. Nie tu siada. Okej, no siadaj, się ci zamulasz. Zaś z powrotem do rumuńskiej siedziby głównej. Jezu, gonią mnie ci. Wolno ode mnie. Ile ich tu się namnożyło? Jak psów? Ojej, tu daleko jest. To ja chyba na ten czas nagrywania pominę, bo nie wiem, czy zdążę. Mam niecałe 4 minuty jeszcze czasu. Jak tam dojadę, to wznowię nagrywanie. No i do zobaczenia za chwilę. Krótkie cięcie. Dla mnie trochę dłuższe. Właśnie dojeżdżam do miejsca. Uciekłem tamtym ludziom. I poznałem fajny nowy sposób, jak można ich zabijać. Wciskając C. I na przykład lub E to jest do przodu, a C do tyłu. Jak się samochód na przykład C wciska, samochód tak się obraca tak do tyłu o 180 stopni i tak mam celownik, że jak wtrafię w to jedno miejsce ich, to auto od razu wybucha. To bardzo fajne takie coś jest. Lub E, no nie? I wtedy tak fajnie to wybucha. No i misja zakończona. No i do zobaczenia w następnym odcinku. W tym to odcinku już będzie na tyle, w tym odcinku, gdzie misję zrobiliśmy. No i zapraszam do komentowania. Oceniania, subskrybowania i oglądania mojego kanału. Cześć!